Koronawirus. Kolejne kraje zamykają się na podróżnych z Wielkiej Brytanii. Od niedzieli wiele krajów Europy i spoza niej wprowadziło ograniczenia w transporcie z Wielką Brytanią z powodu wykrycia w tym kraju nowego wariantu koronawirusa. Według wstępnych ustaleń nowa odmiana jest bardziej zaraźliwa niż ta znana wcześniej. Od północy z niedzieli na poniedziałek władze Francji wprowadziły 48-godzinny zakaz wjazdu dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii. Obejmuje one wszystkie środki transportu, w tym promy, samoloty, pociągi i samochody. Dozwolony jest transport towarów oraz przemieszczanie się ludzi z Francji do Wielkiej Brytanii. W niedzielę Holandia zawiesiła loty do Wielkiej Brytanii co najmniej do końca tego roku. Belgia wprowadziła obowiązujący od północy z niedzieli na poniedziałek przez 24 godziny zakaz lotów oraz połączeń kolejowych, a następnie przedłużyła go o kolejną dobę, do północy z wtorku na środę. Od północy z niedzieli na poniedziałek zawieszono do końca roku loty pasażerskie z Wielkiej Brytanii do Niemiec. O godzinę 6 nad ranem czasu polskiego weszła w życie decyzja rządu Kanady o zawieszeniu przyjmowania pasażerów przylatujących z Wielkiej Brytanii. Także władze Litwy wstrzymały w poniedziałek rano pasażerskie połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. Podobne działania podjęła też rządy Łotwy i Estonii. Dania zamknęła w poniedziałek rano na 48 godzin swoją przestrzeń powietrzną dla lotów z Wielkiej Brytanii. Granice Bułgarii będą do 31 stycznia zamknięte dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii. Dotyczy to podróżujących drogą powietrzną, morską lub lądową. Powracający do domu obywatele bułgarscy będą musieli przejść 10-dniową kwarantannę. Hiszpania, w koordynacji z Portugalią, ogłosiła wprowadzenie od wtorku zakazu wjazdu dla wszystkich podróżnych z Wielkiej Brytanii, poza obywatelami hiszpańskimi. Zapowiedziano też wzmocnienie kontroli na granicy z Gibraltarem, gdzie wykryto już co najmniej jedno zakażenie nową odmianą SARS-CoV-2. Zakaz wjazdu osób przybywających z Wielkiej Brytanii ogłosiła też Szwajcaria. Dodatkowo podróżni, którzy przyjechali z tego państwa od 14 grudnia, mają być objęci 10-dniową kwarantanną. Od poniedziałku od godzina 12 zawieszone są połączenia lotnicze między Wielką Brytanią a Czechami. Ograniczenie potrwa co najmniej do końca roku i nie obejmuje obywateli czeskich powracających do kraju, którzy będą jednak musieli przejść kwarantannę. Loty z Wielkiej Brytanii do Norwegii zostają zawieszone na 48 godzin z natychmiastowym efektem, ogłosił norweski minister zdrowia Bent Høie w poniedziałek. Władze Szwecji ogłosiły w niedzielę zakaz wjazdu dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii, który wejdzie w życie w najbliższym czasie. Włochy zapowiedziały zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii do 6 stycznia i zakaz wjazdu dla osób, które przebywały w tym kraju w ciągu ostatnich 2 tygodni. Rosja zawiesi od wtorku na tydzień pasażerską komunikację lotniczą z Wielkiej Brytanii. W niedzielę ogłoszono również zawieszenie ruchu lotniczego między Wielką Brytanią a Argentyną i Chile. Wjazdu na swoje terytorium osobom z Wielkiej Brytanii zakazały także Izrael, Turcja, Indie, Jordania, Salwador i Hongkong, donoszą agencje. Polska zapowiedziała zamknięcie połączeń lotniczych z Wielką Brytanią o północy z poniedziałku na wtorek. 21 grudnia na lotnisko Okęcie ma przylecieć 8 samolotów z Wielkiej Brytanii. Nowy wariant koronawirusa. O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformowano 14 grudnia. Według władz brytyjskich nowa odmiana rozprzestrzenia się o ok. 70% szybciej, ale nie wydaje się, by powodowała poważniejszy przebieg choroby i nie miała zareagować na opracowane już szczepionki przeciw COVID-19. Zakażenia nową odmianą wirusa zdiagnozowano również w Danii, Holandii, Australii i we Włoszech. Władze RPA poinformowały również w piątek o odkryciu nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Według południowoafrykańskich ekspertów nowa odmiana jest pod niektórymi względami podobna do odmiany wykrytej w Wielkiej Brytanii i dzieli z nią kilka mutacji. Wprowadzone przez niektóre kraje ograniczenia w przekraczaniu granic obejmują także RPA,